Dwayne The Rock Johnson przyzwyczaił nas, że w kinie akcji czuje się jak ryba w wodzie. Naprawdę. A jak jest z filmami katastroficznymi? Zobaczymy, ponieważ ten film, czyli Drapacz Mur, to jest jego do tematu podejście numer 2. Czemu numer 2? Ponieważ jakiś czas temu było San Diego, jeżeli dobrze pamiętam, więc teraz film numer 2. Okej, co się dzieje? Wiadomo. Teraźniejszość, Dwayne Jones tak, jest bohaterem, ponieważ jest na początku agentem FBI, wpadają jako antyterroryści, ale co się okazuje, jest klops. Traci nogę i już nie jest agentem FBI, bo widać po nim, widać w ogóle co się dzieje, że to nie jest facet, który siedzi za biurkiem, bo pewnie by mógł, ale on jest, lubi być czynny akcji, więc w tym momencie jest specem od zabezpieczeń. I jest najnowocześniejszy budynek na świecie, no a kogo oczywiście wezwać, jak nie faceta z Hollywood. No umówmy się, no i tam jedzie i w tym momencie zaczyna się cała lawina się dzieje. Od razu, jak tylko zobaczyłem film, miałem nie bez kozery skojarzenia z Płonącym Wieżowcem. Taki był film kilkadziesiąt lat temu, oczywiście bardzo, bardzo dobry. To był czas, kiedy kino katastroficzne się rządziło swoimi prawami i naprawdę klowało. Teraz jest troszkę inaczej. Not only have you brought them all indoors, but you've trapped them 240 floors in the air. Ale obejrzałem, nie oczekiwałem naprawdę niczego wielkiego, że będzie nie wiadomo jaka fabuła, że postacie będą wycyzelowane, to znaczy, że będziemy naprawdę czuć, że bierzemy udział w tym, że wczuwamy się, że ja chcę być głównym bohaterem, bo naprawdę on przemawia do mnie, albo nie, wręcz przeciwnie, ja jestem bandzior i to mi się podoba. I powiem wam tak, zacznę może od bandziorów w ogóle. Naprawdę, jeżeli miałbym porównać do Szklana Pułapka na przykład. Mieliśmy tam Hansa Grubera. Alan Rickman to był facet. Naprawdę to zagrał to się rewelacyjnie. A tutaj, okej, są te bandziory. Tak równie dobrze mogłyby spokojnie wziąć, wypić sobie cappuccino, sączyć, zagryźć wafelkiem Prince Polo, czy tam jakimś innym Snickersem, Marsem. Nieważne. W ogóle nie robią na mnie żadnego wrażenia. Jakoś tak zaranie zabijają ludzi mnóstwo, po prostu ciach, ciach, ciach na prawo i lewo, ale te śmierci są jakieś takie bez żadnego wyczucia, w sensie, że nie ma żadnego w tym ładunku emocjonalnego. Jak ktoś ginie, to rzeczywiście to przebiega na zasadzie, że okej, no to ja sobie zapalę papierosa, albo może sobie piję kawkę, albo sobie po prostu zjem trzecią kanapkę. Nie, w ogóle. Zarówno jak facet, jak i kobitka, no bo oczywiście kobitka musi być, ponieważ nie tylko, że jest wieżowiec największy na świecie, to centrum, to naprawdę kontroli, centrum obsługi całej technologicznej, bo on jest skomputeryzowany na maksa, wszystko po prostu jest cud technologiczny, cud techniki, no to kobitka atakuje tam, facet tutaj. W ogóle się to nie ma. Jakoś tego w ogóle nie czuję, no ale może akurat ja tak mam, że nie odczuwam tego, ale nie jest dobrze w tym aspekcie. Później oczywiście, wiadomo, Dwayne The Rock Johnson to jest już w tym momencie ikona, bo tak. You okay? Yeah, I'm good. Just a little nervous. Wow, you look very handsome. I just don't want to screw it up. You know? Ale Dwayne The Rock Johnson od czasu Welcome to the Jungle, kiedy sobie tak symbolicznie przybili piątkę z Arnoldem, potem było jeszcze Doom, tak, pokazuje, że oczywiście kino akcji to jest jego żywioł. On wie dokładnie, jak wziąć spluwę, jak sprawić, że seria, która troszeczkę już przygasła, jak miała między innymi to miejsce w przypadku Szybki Wściekły, producenci stwierdzili, okej, damy Johnsona wszędzie, gdzie się da, jeżeli coś jest klopowate, kiszkowate, dajemy Johnsona, on da radę. Szybcy Wściekli nagle, wow, super, wielki efekt, wszystko dobrze. Nie zawsze to wychodzi, bo stwierdzili tak samo, że dobra, robimy Słoneczny Patrol, dajemy Rocka. Jak wyszło, każdy widział. Not only have you brought them all indoors, but you've trapped them 240 floors in the air. No one really knows. Ale widać, że Rock stara się, naprawdę stara się. On wie dobrze, że nigdy nie zostanie aktorem szekspirowskim, że jemu nie będzie dane wystąpić u Diego Allena i tak dalej. Mimo że w filmie Be Cool, który obejrzałem dopiero bodajże w zeszłym roku, tak, moja wina, ale lepiej późno niż później, spisał się lepiej niż przyzwoicie. Także jakieś tam pokłady aktorskie w nim są. No, w końcu Sylvester Stallone też został nominowany do Oscara za rolę w filmie. A to naprawdę to było evenement, ponieważ nie zdarzyło się do tej pory, żeby facet dostał nominację, mówmy się, że to jest siódma część Rockiego, czyli Creed, że facet dostał za siódmą część nominację do Oscara. Tutaj proszę bardzo, udało się. Więc skoro Stallone dostał nominację, zresztą nie swoją pierwszą do Oscara, może i Rock też kiedyś pokaże się w lepszych filmach. Ale
Okej, okay, oprócz niego pojawiła się Neve Campbell, której no tak naprawdę pewnie wszyscy kojarzymy z serią Krzyk. I oprócz tego tam jakieś jeszcze jedne pojedyncze filmy. I tyle, tam na dobrą sprawę, bo pozostali, okej, okay, są, ale równie dobrze mogłoby ich nie być, bo nie wnoszą nic, aktorskie jest takie sobie. To jest takie aktorstwo, które właśnie w takim filmie, piątkowy wieczór, popcorniak, siedzimy spokojnie, tutaj szeleszczą papierki, a my po prostu po całym tygodniu zmęczeni mamy się ochotę wyluzować. Jest to... FBI, show me your hands! Jest to film, który pół godziny po obejrzeniu zapomnicie. To nie jest tak, że nagle będzie minie pół roku i ty człowieku, widziałeś ten klasyk, ten Drapacz Chmur? Co, gdzie, jak, już w tym momencie zapomniemy. To nie jest w ten sposób. Ale na weekend to film jak najbardziej, popcorniak może być, więc jeżeli takiego filmu szukacie, jak najbardziej. Fabuła lekka, łatwa i przyjemna. Wszystko jest przejrzyste, wszystko jest od A do Z wiadomo, nie ma żadnych zaskoczeń. Tam na dobrą sprawę, oczywiście twórcy próbują tam w kilku momentach jest nagle, że o kurcze, tego się nie spodziewam? Spodziewałem się, niestety się spodziewałem, ponieważ tutaj nie ma żadnych takich zwrotów akcji, żadnych zagmatwańców, więc to wszystko idzie lekko, łatwo i przyjemnie. Humor prawie nie istnieje, ale za to wizualnie film jest rewelacyjny. 240 floors in the air. No one really knows what would happen if things go wrong. But I'm just a glorified security guard, so. Trudno darmo, żeby nie, jeżeli mamy film, który się naprawdę opiera o technologię, nowoczesne techniki, to musi być to wszystko super fajnie zrobione. I tak jest, bo oczywiście strefa wizualna, rewelacja, ten pożar, ten budynek, wszystko jak to wygląda, to wow, zapiera dech w piersiach, aż naprawdę w tym aspekcie filmy katastroficzne, no, rzeczony już ponad wieżowiec, czy Góra Dantego, czy chociażby po tragedii Posejdona, mogą się schować, ale to były inne czasy i o coś innego wtedy chodziło. Wyczyny kaskaderskie. No, tutaj rzeczywiście Dwayne The Rock Johnson pokazuje, że tak, widać, że to jest The Rock, że on był kiedyś zapaśnikiem w tym amerykańskim wrestlingu, że rzeczywiście kopał tyłki, ponieważ to, co on wyprawia, no to okej, w porządku. Gdyby on to robi, Arnold by zrobił, powiedzmy, jeszcze kilku innych chłopaków, to bym kupuje spokojnie. Ale na przykład, gdyby w tej roli obsadzili Roberta Downeya Jr., czy chociażby Paula Rudda, czy jakiegokolwiek innych z tych teraz aktorów, którzy są na topie, Ashley Judda, w ogóle bym tego nie kupił. Czemu? Czemu? Ponieważ coś takiego już próbowali przy okazji filmów Predatory, kiedy to Adrian Brody niby był super ekstra przypakowany i rozwalił Super Predatora. Nie, to się ma jak pięść do nosa, nie pasuje. A tutaj rzeczywiście, jak on tam się wspina tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, bo nie ma żadnego sprzętu, widać tak, że okej, ja biorę to na siebie, kupuję, rozumiem, że taki facet tak napakowany, zresztą pompowany adrenaliną, ponieważ no co tu dużo mówić, jeżeli macie dzieci, to dokładnie wiecie, że kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, że trzeba ratować dziecko, no to nasza siła rośnie 10-krotnie, a u faceta, który ma już przy mojej obecnej budowie moją 10-krotność, no to on to już jest mega potwór dla mnie, więc ja to jak najbardziej kupuję. Very much so. They're shocked you gave us the entire floor. After your security assessment, what do you think of the building? With all due respect, he's... Film się niestety nie ustrzegł głupot. To znaczy, co chcę przez to powiedzieć? No nie chcę wam spalić na tą sprawę, ale jest jedna scena, kiedy właśnie żonę ratuje, bo się oczywiście okazuje, że przecież skoro on jest specem od tych wszystkich zabezpieczeń, no to żona, rodzina ma żonę i dwójkę dzieci, muszą mieszkać razem w tym właśnie wielkim wieżowcu. Kiedy żona i syn oddzieleni są od córki, okej, żonę i syna ratuje, ale córka gdzieś tam jest normalnie dwa piętra wyżej czy coś. Ale potem się okazuje, że raptem dotarcie do córki zajmuje mu tak naprawdę kilka sekund, może nie kilka sekund, wiadomo, filmowy skrót, ale umówmy się, że 3-4 minuty i spokojnie by do niej dotarł. A wtedy wystarczyłoby, żeby tą córkę uratował 4 minuty ciach razem z żoną i z synem i byłoby fajnie. Ale wtedy nie byłoby dalszej części filmu, gdzie tutaj pojawia się naprawdę ta córka w ważnej roli. Więc tak, to mnie ubolewało. Jeszcze mniej, jeszcze kilka jest i innych, tak że powiem, haczyków, które oglądamy i... Ale jak już mówiłem, to nie jest Woody Allen, to nie jest nawet Marvel, to jest zwykły film, który ma za zadanie was po całym tygodniu pracy, szkoły, nauki, czegokolwiek sprawić, że zrelaksujecie się na, no umówmy się, że na 2 godziny i tyle. I to film jak najbardziej robi. Jest.
Nie jest to rewelacja pod względem fabularnym, aktorskim, ale do takowych ten film nie musi dążyć, ponieważ nie takie są jego ambicje. Dlatego ja daję Lee tylko i wyłącznie 6 na 10 i jeżeli idziecie na ten film, idziecie na własną odpowiedzialność. Czemu? Ponieważ można go zobaczyć, nie trzeba. Na pewno lato to jest taki okres rzeczywiście, no, kiedy dobrych filmów, fajnych produkcji nie ma zbyt wiele. No niestety. Drapacz chmur miał swoją premierę tydzień temu, więc dopiero teraz pojawia się, bo ostatnio byli i nie ma mocni. Nic innego fajnego, ciekawego nie ma. To na dobrą sprawę w moim mniemaniu. No teraz jeszcze pojawi się Sicario 2, no i dopiero później będzie Ant-Man i Osa. Jak na razie to wygląda na tyle, więc różnie z tym będzie. Zobaczymy jak to jest, ale chcecie obejrzeć film? Tak, wyluzować się, zrelaksować? Spokojnie, nie ma problemu, ale nie oczekujcie zbyt wielkiego kina. Szybcy i wściekli? Oczywiście, dużo lepszy chociażby z rokiem, więc tutaj trzeba wybrać. Chcę iść na dobry film, czy chcę zobaczyć coś ciekawego, czy na nowy, czy... Wybór należy do was. Dziękuję bardzo, oczywiście przypominam cały czas o konkursie. Jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, wchodźcie w recenzję filmu I nie ma mocni. Tam jest szansa wygrać koszulki, płyty. W tym momencie już jest bodajże 33 polubienia i 33 komentarze, jakoś tak. Jeżeli dobijecie do końca miesiąca do 50 pod tamtą recenzją, to będą nagrody. Jeżeli nie, poczekamy i zrobimy kolejną edycję w sierpniu, może wtedy się uda. Także i nie ma mocni, sprawdzać i tam mniej więcej gdzieś w okolicach końca filmu, końca recenzji pojawia się konkurs, w którym możecie zawsze... I'm not going to be able to do that.